Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT StarCraft i zapraszam was do kolejnego śmierdziela, tym razem Capa Blanca. Zmierzy się z Gibo, Capa Blanca, proto z Gibo Terran i gramy na Merry-Go-Round, jedynej chyba trzyosobowej mapie. Wow, to jest wczesny scout. W tej chwili w map poolu, chociaż mogę się mylić. Okej, okay. bardzo wczesny, co? What? No dobra, to jest coś oryginalnego. Niewątpliwie, takiego build orderu nie widziałem nigdy, chcę powiedzieć. Okej, okay, a swoją drogą informację, jesteśmy też w goldzie, jesteśmy w złotej lidze. Obaj gracze. Także podobny poziom. No i naprawdę mocno się zastanawiam w tym momencie, co będzie robił Capa Blanca. Widzimy tu jeszcze rozmowę, former platinum, no, former bronze, okej, okay. Nice. Okej, okay. Swoją drogą taktyka zagadywania, to jest mocna taktyka. Przez pewien czas jeszcze się stosunkowo niewiele będzie działo. Przyspieszymy na razy 2. Na spokojnie i tak wszystko zdołamy zobaczyć. Tutaj probek harasuje delikatnie STV-ki. No, mógłby jeszcze trochę poharasować, jak się tarcza zregeneruje, ale najwyraźniej nie będzie tego robił. Gateway się kończy, mamy asymilator. No i co to będzie? Jak na razie... Okej, okay, ten Protoss definitywnie coś kombinuje. Nie mam pojęcia co, ale coś kombinuje. Natomiast jakichś żadnych proxy, czy... O, jednak mamy proxy. Czyli co? Będzie Stargate. Będzie Stargate, panie i panowie. I będzie też SMS. Okej. Okay. Tak jak sądziliśmy, Stargate w drodze. Stargate został został zauważony przez Terrana. Terran tymczasem baraki. Fabryka, jeśli zaraz będzie starporcik, to wszyscy wiedzą, co to będzie za taktyka. Podoba mi się od razu wybudowanie drugiego pylona. W tym momencie Marinesom dużo dłużej zajmie zniszczenie źródła zasilania tego budynku, ale czy zdąży, czy ten orakel zdąży? Zapauzowałem moment, kiedy wpisujecie w komentarzu, czy ten orakel zdąży zostać wybudowany przed zniszczeniem pylona. Okej, okay, czekam. Wpisałeś komentarz? Dobra, okej. Okay. Idziemy dalej. No. Pamiętajcie, że pylon ma jeden pancerza. Jeszcze gdyby ten chronobust... O mój Boże! 50 sekunda, no nie! No, to było bolesne. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Zaraz będą kolejne pylony. No tyle tylko, że tu jest już wieżyczka. Swoją drogą Marinesa atakują nie tego pylona, co trzeba. Ten mógłby zostać No dobra, no i jest wieżyczka, więc to by było na tyle. Jeśli chodzi o har... minerałów na pylony, 400 kolejne dwa pylony, tutaj jeszcze 150, wyleciał orakl. Nic nie zostało zabite, nic. Nie wiem, czy to GG jest prawdziwe, czy to jest jakiś joke. W każdym razie kontrola tego orakla naprawdę pozostawiała wiele do życzenia. My już tymczasem mamy tutaj już starporta, mamy zakolejkowane czołgi, mamy supply bloka masywnego. Jednego orakla. Co ten Mothership Core robi? Co on robi? Mógłby chociaż oraklem podleczyć i zniszczyć te parę Marinesów, no. No dobra, 4 Marinesy zabite. To wciąż nie zwraca kosztu Oracle, ale powiedzmy, że Oracle jeszcze żyje, więc może to z tego wyniknie.
Ten ostatni Marine mógłby zostać zabity przez Mothership Core, jeszcze by mu się zregenerowała tarcza. Nie! Pojedynczy, samotny Stalker nadbiega. Nadbiega i zabije tego Marina. Marinesa, wszystko jedno. Dobra, Banshee. Sporo Marinesów, Siege Tank. Definitywny 1-1-1. A Protoss posiada 10 probów na minerałach i jednego gate'a. No, to powodzenia. Stalker oczywiście został zniszczony, nie zdołał się wycofać. Nie ma Stargate'a, to jest też trochę niefajnie, bo Feniksy wbrew pozorom są naprawdę dobre na 1-1-1. Okej, okay. Czy ten Terran nie wyskautował do tej pory Protossa? Idzie nie tam, gdzie trzeba. O, widzę proba, to na pewno ta baza, to na pewno ta baza. Otóż nie. Otóż nie, Mothership Core chyba się zrykolował. Zabiliśmy proba, ale gdzie jest baza? To nie to miejsce. Księżniczka jeszcze nie jest w tym zamku. Czy tam księżniczka jest w następnym zamku, wszystko jedno, wiecie o co chodzi. Czy nie wiecie? Okej, okay. Kronobustowane proby, wreszcie, 9-10 minuta, 11 się właśnie zaczęła. I co? I jeszcze nie mamy wysaturowanej jednej bazy. Dobrze by było popracować nad makro. Dobrze by było popracować nad makro, pani Capablanca. Chociaż Terran jest w sumie niewiele lepszy, mówiąc o tych supply blokach, które po prostu cały czas mu doskwierają. Okej, okay, jest energii na Photon Overcharge? Jest energii na Photon Overcharge. Czy zostanie użyty? Jep, chociaż tyle. Siege tanki wcale nie są zasiedżowane, wbrew swojej nazwie. Oracle, no Oracle mógłby zniszczyć te Marinesy, mógłby zniszczyć te Marinesy, ojejku, chłopie, tu nie ma nic innego, co strzela w górę oprócz tych Marinesów, a Oracle jest naprawdę mocne. No deaktywuj tego, jak mu tam, Pulsar Beama, o Jezu. No ta gierka jest taka trochę, no, złota. Nie to, że ja jestem w złocie w tej chwili, nie, ale... Kurczę, jakoś tak dziwnie tu się dzieje. Drugi raz wchodzą. Przecież masz Siege Mode'a, zasiedżuj te tanki. Ale zasiedżuj je tak, żeby mógł coś atakować, a nie na dole. Chyba też wpadł na ten sam pomysł. No ale to są dwa Immortale, trzy Stalkery, jeszcze ten Oracle, który już odzyskuje energię powoli. No tu jest mało Terrana, naprawdę mało Terrana, jak na 12 minutę. Tego typu pusze z trzema Siege Tankami i trzema Banshee, no może dwoma Siege Tankami i dwoma Banshee, to wchodzą, powinny wchodzić w każdym razie dużo, dużo wcześniej. No i Immortale naprawdę sobie będą w stanie bez większych problemów poradzić z tymi Siege Tankami, gdyby tylko Protoss się na to zdecydował. Wycofaj Immortala! Dobrze. Trzy Immortale, no. Kurde. Mam nadzieję, że będzie fokusował tanki. Świetnie. Jeden tank został zniszczony. Immortal też pada, owszem, ale... No nie. To nie była dobra wymiana. To nie była zdecydowanie dobra wymiana. Spójrzcie na to. Cztery razy tyle stracił Protoss, co Terra. No, tutaj oczywiście te całe afery ze Stargate'em i tak dalej mają swój udział w tych stratach, ale... Więcej gate'ów, no... Minerały zdecydowanie były, skoro jesteś w stanie wybudować 5 gate'ów na raz. Pylonów trochę mało, Banshee na pewno sobie dadzą z nimi radę. Photon Overcharge rzucony w expie, 0 chronobusta używanego. Terranowi jak podskoczyły zasoby, zauważcie też. No jest ta gierka taka, no... Miałka, powiem wam, naprawdę miałka. Ale jako, że był to zdecydowanie śmierdziel, tak z jednej, jak i z drugiej, na dobrą sprawę strony, to oczywiście zostaje. Dzięki za uwagę, zapraszam do podsyłania swoich powtórek. Dzięki za podesłanie tej powtórki, no i cóż, do następnego casta, cześć!